Samsung S24 Ultra w wersji zbudowaną pamięcią 512 GB. Czy jest sens kupowania takiej drogiej i nie czarujmy się dużej zabawki? A może lepiej zainteresować się jakimś Chińczykiem? Czy są różnice względem zeszłorocznego modelu? Czy najzwyczajniej w świecie nowy flagowiec od Koreańczyków jest dobrym telefonem? Wszystkie za i przeciw w dzisiejszym odcinku, czyli recenzja telefonu po 2 tygodniach użytkowania. Zaciekawiłem? No to lecimy z odcinkiem. Siema! Mam dzisiaj dla Was najnowszego Samsunga S24 Ultra. Oto moja opinia, moja recenzja o telefonie zakupionym za własny hajs. Zacznijmy może od suchych faktów, bo są 3 wersje Samsunga S24 Ultra. W poprzedniku, czyli S23 Ultra, mniejsza wbudowana pamięć oznaczała mniejszą ilość RAMu, natomiast tutaj już każda wersja posiada go tyle samo, czyli po 12 GB. Co do wbudowanej pamięci, mamy wersję 256, 512 i 1 TB, a którą opcję wybierzemy zależy tylko od naszych potrzeb, no i rzecz jasna zasobności portfela. Procesor tego urządzenia to Snapdragon 8 trzeciej generacji. Natomiast wyświetlacz, no bo mamy do czynienia ze starym Note'em, to aż 6,8 cala w technologii Dynamic AMOLED 2X, cokolwiek to znaczy, a odświeżanie to 120 Hz. By rzecz jasna nie tylko ten duży ekranik zasilić, Samsung wyposażył telefonik w akumulator o pojemności 5000 mAh. I jak mam być szczery, mimo dużego prawie 7-calowego ekranu i wcale nie tak gigantycznej baterii, spokojnie telefon przy intensywnym użytkowaniu wytrzymuje calutki dzień z zapasem, a to naprawdę już robi wrażenie. Wciąż Samsung posiada inteligentny rysik i oprócz samego miziania ekranu ma on parę dodatkowych funkcji, jak na przykład robienie zdjęć, jakieś tam gesty, po prostu jest to czasami przydatne. A aparaty, bo mamy ich aż 4, są o rozdzielczości 200 megapikseli, 50 megapikseli, 12 megapikseli i 10 megapikseli. W trybach mamy szerokokątny, klasyczny z zoomem 5-krotnym i zoomem 3-krotnym. Dobra, teoria teorią, ale jak wychodzą zdjęcia z tego flagowego Samsunga? Powiem to tak, dla wielu zdjęcia z takiego iPhone'a to jest złoto i nic lepszego na rynku smartfonów nie znajdziemy. Moim skromnym zdaniem Samsung S24 Ultra nie ustępuje swojemu głównemu rywalowi. A jak wygląda wideo? Szerokokątny, potrójny, piątka i dziesiątka. Teraz moja mordunia z przedniego aparatu. Ja dziwo, nie wygląda tak źle. To, że telefon posiada USB typu C, nie będę wspominać ani się tym chwalić, no bo po pierwsze to standard dla Androida, a po drugie, no przecież to nie iPhone, który szczyci się tutaj rewolucją. Dobra, bebechy bebechami i teraz, jak mam być szczery, tak zupełnie, różnic względem poprzednika można by powiedzieć, że nie ma wcale i bardzo bym was tutaj nie okłamał. Trochę płaszczy ekran z mniejszymi ramkami i niby lepszymi kolorami. Różnicy nie widzę? Zmiana jednego obiektywu w aparacie, no proszę was. A może nowszy procesor? No aż takiej różnicy tutaj to nie robi, bo wciąż to są flagowe procesory Snapdragona. No ale rzecz jasna, zmianą, a raczej rewolucją jest Galaxy AI, ale czy na pewno? Możemy usuwać ze zdjęć obiekty czy tam osoby, a algorytm wygeneruje nam tło i idealnie zastąpi wykluczowane miejsce. To teoria, a jak to wygląda w praktyce? Powiem to tak, jest różnie, czasami wychodzi to całkiem spoko, rzekłbym nawet, że akceptowalnie, a nawet i świetnie, a czasami wywołuje to uśmiech politowania. Czy jest to super, hiper, ekstra, sztos, wpyte funkcja, bez której żyć nie mogę? Oczywiście, że nie, raczej bajer dla bajeru, który może się czasami przydać. Możemy także cokolwiek z ekranu szybko wyszukać za pomocą Google'a, czy to zdjęcia jakiegoś ciucha, książki, filmu i jest to akurat spoko opcja. Z drugiej strony mamy od dłuższego czasu takie coś jak Google Lens, co w gruncie rzeczy robi to samo tylko w czasie rzeczywistym. Funkcją, która rzeczywiście mi się przydaje, to sprawdzanie pisowni i gramatyki, jak i zmiana stylu pisania, czy nawet tłumaczenie fragmentów tekstu lub całych stron. Pisownia i gramatyka, jak sama nazwa wskazuje, sprawdza po prostu gramatykę, jak i pięknie dodaje wszystkie on, en i tym podobne znaki diakrytyczne.
Styl pisania zmienia z tekstu oryginalnego na styl bardziej profesjonalny lub nieformalny lub po socjale lub z emotkami itd., itd. Natomiast tłumaczenie tekstu na język polski to już oczywista oczywistość. Samsung tłumaczyć może i mowę w czasie rzeczywistym. Jest to łatwo dostępne z paska powiadomień i to działa po prostu. Tak samo flagowiec może tłumaczyć w czasie rzeczywistym połączenia głosowe, ale akurat tego no nie sprawdzałem. A i jeszcze aparat dostał tam parę więcej funkcji czy tam bajerów, bo na przykład nagrania w slow-mo dodają więcej klatek. No dobra, a czy rzeczywiście ten Galaxy AI to coś niesamowitego, coś co każdy musi mieć w swoim telefonie? I tak, i nie. Z jednej strony są to bajery, są to dodatkowe funkcje, które najczęściej będą użyte raz, ewentualnie sporadycznie i tyle. Z drugiej strony zastosowanie znajdą osoby podróżujące, które takiego tłumacza w czasie rzeczywistym będą użytkować i może im to uratować nieraz tyłek. Sprawdzanie pisowni i gramatyki czy zmiana stylu pisania to też moim zdaniem super opcja, bez której żyłem lata, a posiadając ją teraz na telefonie czasami mam po prostu ułatwione zadanie. No właśnie, tą rewolucję posiadam i ja na swoim Samsungu S23 Ultra, bo i ten telefon, jak i seria S23 dostała po jakimś czasie to wsparcie. I teraz nasuwa się pytanie, czy posiadając poprzednika, czyli S23 Ultra, zmienić warto swojego flagowca na nowego? Odpowiem trochę pokrętnie. Zazwyczaj, a tak naprawdę prawie zawsze, nie ma sensu zmieniać poprzedniego flagowca na najnowszego, bo zmiany są tak małe, że niemal niezauważalne. Czyli to samo tyczy się i Samsunga, i jego topowego modelu. Na koniec pytanie, czy warto kupić najnowszego i największego flagowca od Koreańczyków? Mimo niemal niezauważalnych zmian względem poprzednika, to moim zdaniem wciąż rewelacyjny smartfon. Świetne aparaty z dużą ilością obiektywów i tym gigantycznym stukrotnym zoomem. Zdjęcia wychodzą super, plus możliwość późniejszej obróbki czy tam zabawy z Galaxy AI. Do wideo nie mam naprawdę żadnych zastrzeżeń, a powiem wam więcej, często przy gorszym świetle używam telefonu niż aparatu, bo najzwyczajniej w świecie wychodzą lepsze ujęcia. Chociaż jak mam być też szczery, to nagrywanie w rozdzielczości 8K to nie czarujmy się, bajer dla samego bajeru. Wygląd, choć od dłuższego czasu jest raczej bez zmian, tylko z takim delikatnym liftem jak na przykład teraz tytan, wciąż uważam za świeży i dobry. Co do szybkości telefonu, no nie czarujmy się, już telefony średniopukowe są szybkie, są wystarczające, a tutaj kiedy mamy bebechy już topowe, no to telefon zamiata, robi to szybciej i jest to bardzo naprawdę w zupełności wystarczające, nie ma żadnych zacięć, co jest oczywistą oczywistością. Niestety są dwie rzeczy, które mogą nie przypaść do gustu. Pierwszą z nich jest rozmiar samego urządzenia, bo nie czarujmy się, prawie 7-calowy ekran dla jednych będzie super opcją, a dla innych będzie po prostu bezsensownym klockiem. No ale dobra, to jest coś, do czego ostatecznie można się przyzwyczaić, ale rzeczą, która jest ciężkim orzechem do zgryzienia, no to już cena samego urządzenia. Najtańszy wariant z najmniejszą wbudowaną pojemnością na dane to cena prawie 6400, cena tak naprawdę dobrego już peceta gamingowego. I tutaj niestety smutna dygresja, niestety ceny flagowych telefonów, czy to z Androidem, czy z jabłuszkiem, no to już jest niemały wydatek. Ba, nawet Xiaomi to w tym momencie marka premium, serio. Podsumowując, jak dysponujesz taką gotówką i jesteś w stanie ją wydać na telefon na więcej niż dobry telefon, to moim zdaniem propozycja od Samsunga będzie dla ciebie propozycją do rozważenia. Czy jest to opcja idealna dla ciebie? No to już na to pytanie musisz odpowiedzieć sobie sam. Na koniec pytanie właśnie do was. Co wy myślicie o tym Samsungu? Czy AI to przyszłość smartfonów? Piszcie śmiało, no bo jak zawsze komentarze należą do was. Rzecz jasna i oczywista, zachęcam was do moich innych materiałów, jak i wiadomo, zostawienia czegoś po sobie. A natomiast na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas, trzymajcie się, do następnego i cześć!